To jego nazwiskiem Jarosław Kaczyński nazwał program zmian gospodarczych, gdy był premierem. To on stoi za powstaniem największego w Polsce portalu internetowego Onet.pl. Roman Kluska, choć nie bywa już na pierwszych stronach gazet, wciąż jest jednym z najbogatszych Polaków. Na liście Wprost jest na 85. miejscu, z majątkiem szacowanym na 340 milionów złotych. Pochodzi z Brzeska koło Nowego Sącza. Tam skończył szkołę średnią, po której zastanawiał się nad studiowaniem w łódzkiej filmówce. Ostatecznie zdecydował się jednak na Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uczył się na kierunku cybernetyka i informatyka. Gdy Kluska postanawia, że będzie bogaty, są już lata 70. Działa w jachtklubie i organizuje rejsy do Europy Zachodniej oraz Afryki. Po studiach otrzymuje pracę w sądeckich zakładach naprawy samochodów, gdzie w końcu zostaje dyrektorem. Mimo tego nie zarabia wiele. Dorabia na plantacji malin, którą zakłada niedaleko domu. Mieszka w nim z żoną i rodzicami. Z zakładów odchodzi jednak w 1987 roku, a niedługo potem postanawia założyć firmę Optimus. Jest rok 1988. Roman Kluska ma 34 lata i kilkanaście dolarów kapitału. Gdy dziś o tym opowiada, mówi, że to dowód na to, że w Polsce można zrealizować amerykańskie marzenie, jak dorobić się od pucybuta do milionera. Na początku nie ma kapitału, ale ma kontakty. Wcześniej komputeryzował sądeckie zakłady i zdążył poznać wielu ludzi z branży. W 1988 roku Kluska kupuje za granicą części komputerowe i składa z nich pierwszy komputer. 5 lat później Optimus zaczyna produkować kasy fiskalne. To milowy krok dla firmy Romana Kluski. Pomysł wyjątkowo trafiony, bo niedługo później ówczesny minister finansów Grzegorz Kołodko wprowadza obowiązek ich posiadania. Gdy to ogłasza, nagle dla Kluski rodzi się milion przedsiębiorców, czyli klientów. W 1994 roku Optimus jest jedną z 10 największych montowni komputerów w Europie. W tym samym roku debiutuje też na giełdzie i sprzedaje w sumie 100 tysięcy komputerów za 80 milionów dolarów. 2 lata później Kluska spotyka się na obiedzie z Billem Gatesem, właścicielem Microsoft i najbogatszym człowiekiem świata. To kolejny milowy krok. Gates przekonuje bowiem Kluskę, że przyszłością dla świata jest internet, a po namowach miliarder zakłada Optimus.net. Stanie się on niedługo największym polskim portalem internetowym i zmieni nazwę na Onet.pl. Pod koniec XX wieku Kluska jest wzorem przedsiębiorcy i człowieka sukcesu, ale w 2000 roku niespodziewanie sprzedaje Optimusa Brebankowi i Zbigniewowi Jakubasowi, obecnemu właścicielowi grupy kapitałowej Multico, do której należy m.in. Mennica Polska. Co więcej, sprzedaje go za 261 milionów złotych, podczas gdy firma jest warta 2 razy więcej. W tym momencie Kluska znów wykazuje się idealną intuicją. Kilka miesięcy później kursy firm komputerowych lecą w dół. W 2002 roku dochodzi do sytuacji, po której politycy i dziennikarze już zawsze będą pisali o kazusie Kluski. Biznesmen zostaje aresztowany pod zarzutem wyłudzenia przez Optimus 30 milionów złotych podatku VAT. Najpierw eksportował komputery na Słowację, potem Ministerstwo Edukacji Narodowej sprowadzało je do Polski. Istniał wtedy zapis mówiący, że komputery sprowadzane z zagranicy dla szkół są zwolnione z podatku VAT, ale krajowi producenci muszą go płacić. Zaczyna się ciąganie Kluski po sądach i nękanie go przez urzędników. Były szef Optimusa wychodzi z aresztu po wpłaceniu 8 milionów złotych kaucji, a sama firma wpada w potężne kłopoty przez złą sławę, jaka zaczyna ją otaczać. W 2003 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchyla wszystkie decyzje urzędników, a Kluska staje się symbolem ofiary ich bezduszności i uporczywych kontroli. Powszechnie przyjmuje się, że Kluska padł wtedy ofiarą spisku. W końcu sąd zasądził dla niego 5 tysięcy złotych odszkodowania za areszt i utracone korzyści. Od tamtego czasu Roman Kluska nie jest już na świeczniku. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości premier Kazimierz Marcinkiewicz proponował mu nawet objęcie posady ministra gospodarki, ale Kluska jej nie przyjął. Od 2003 roku prowadzi spółkę Prawdziwe Jedzenie. Udoskonala receptury serów, które robi z mleka owiec wschodniofryzyjskich. Wypasa je w gospodarstwie, na łąkach koło Krynicy.